Cześć, 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 dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym vlogu. Vlog będzie weekendowy znowu, bardzo mi się spodobało robienie takich filmików dla Was i chyba dla Was też. I możecie mnie też troszeczkę bliżej poznać i zobaczyć, co ja takiego robię w dni wolne. I dzisiaj mamy czwartek, pierwszy dzień wolnego. Wczoraj byłam na siłowni do godziny 22:30, bo dość późno tam pojechaliśmy. I w międzyczasie, jak sobie tak siedziałam, bo po pracy musiałam czekać godzinę na mojego partnera, bo miał meeting w pracy, wyszłam sobie na live'a, kupiłam trochę ciuszków znowu. Wczoraj przyszły mi dwie paczki, jestem bardzo zadowolona. Jednej spodenki nie wchodzę, bo było napisane, że dziesiątka, ale to jest tak mała dziesiątka, że to jest bardziej ósemka, ale wejdę. Oczywiście, że w nie wejdę, to jest norma. Trzeba tylko troszkę czasu. I dzisiaj mamy czwartek, jest godzina 8:30, teraz ja idę właśnie na siłownię, czekam tylko aż Andrzej wstanie i mnie zawiezie, ponieważ o 9:00 mam spotkanie z personal trainer na temat moich rezultatów i tego, czy zmieniamy program, bo niektóre rzeczy będę chciała zwiększyć, jeżeli chodzi o kilogramy. Dlatego też stwierdziłam, że sobie sprawdzę wszystkie wyniki moje i słuchajcie, od 25 lutego, czyli miesiąc i 3 dni temu, kiedy to waga wskazała do dzisiejszego dnia, które waga wskazała subłam 4,8 kg. 4,8 kg, czyli niecałe, więcej troszeczkę niż miesiąc, 4,8 kg. A od 1 marca, czyli jeszcze nie mamy całkowitego miesiąca, bo 1 marca był to pierwszy dzień mojej siłowni, zleciało ze mnie 9,5 cm. To jest po prostu dla mnie rewelacja. Szczególnie jestem dumna z mojej talii, ponieważ w talii straciłam 2 cm i mam 69 cm. To było zawsze moje marzenie mieć poniżej 70 cm w talii i mam 69. Na szczęście w biuście nie spada. To jest u mnie właśnie to, że przez jakiś czas mi się waga, że z piersi mi nie leci i mam nadzieję, że tak już zostanie. Straciłam 2 cm w brzuchu, 1,5 cm w biodra, niestety w tyłku 1,5 cm, a ja chciałam brzuskwinkę zrobić, także trzeba popracować. 1,5 cm w udach. No ja jestem mega zadowolona, bo uda to jest moja zmora i bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że w końcu te oporne lenie się ruszyły i ja myślę, że to jest wszystko spowodowane dzięki tej maszynie z siłową, co tak trzeba ruszać i łydka plus 1 cm, ale to mi akurat nie przeszkadza, ja widzę, że ładny miesiąc się rysuje. Także minus 9,5 cm od 1 marca i 4,8 kg od 25 lutego. Na razie stwierdziłam, że nie będę nagrywać Wam filmików cateringowych z jednego prostego powodu. Każdy z Was ma mnie na Instagramie i po prostu widzicie moje dzienne jedzenie, więc nie ma sensu tego powtarzać podwójnie. Jeżeli jeszcze nie ma Was u nas na Instagramie, a jesteście ciekawi mojej diety, to zapraszam, tutaj będzie Sylwuniarz, to jest mój link, mój nickname. A po prostu w daily vlogach będę Wam mówić, jak mi to idzie i tak dalej. Jedzenie jak na dalej jest super pyszne, nie ma narzekania. A teraz właśnie sobie piję normalny soczek z Tropicany, słuchajcie, bardzo go polecam. I on ma ananas, jabłko, banan, biały winogron, kiwi i szpinak. Bo nie mam ochoty na większe śniadanie przed siłką, a po siłowni, słuchajcie, Andrzej idzie na ryby tak wcześniej, a ja idę na pociąg i jadę do Luton i tradycja z mamą, idziemy do polskiej restauracji. My tak zawsze z mamą mamy, że jak już obie mamy wolne któregoś dnia, to idziemy albo na polskie, albo idziemy gdzieś na śniadanie, zależy o której przyjadę, albo na kawę i ciacho, albo na polski obiad. I tym razem padło na polski obiad, bo mojej mamie się nie chce gotować, jak zwykle, jak ja przyjeżdżam. Także idziemy sobie zjeść i myślę, że wypiję tylko to, polski obiad i wieczorem może coś delikatnego, bo mam tak piękną wagę, że aż mi szkoda po prostu tego tracić i na siłowni dam sobie wszystko. Także widzimy się już niedługo w następnym wejściu. Cześć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was po nowym wyjściu, już po siłowni. Byłam na niej chyba jakoś 2 godziny 40, coś takiego. Spaliłam ponad 1300 kalorii. Jestem trochę słaba, bo nic nie jadłam dzisiaj. Wypiłam tylko trochę tego shake'a, nawet nie do końca, co Wam pokazywałam. Także mój brzuch już woła. Daj mi jeść, także szybko idę na pociąg. Do Luton, pociąg do Luton około 9 minut. I spotkam się z mamą w centrum. I idziemy do polskiej restauracji, bo akurat już jest otwarta. Także już jak tylko mówię o tym, to już jestem głodna. A o 15:30 dzisiaj mam zmianę paznokci z tych,
Już widzicie, odrosty są na paznokcie Mickey Mouse, a raczej Minnie Mouse. Wysłałam jej wczoraj zdjęcie, zarys tego, co chce. Powiedziała, że nie ma problemu. Także czekajcie, bo paznokcie będą mega, mega, mega piękne, szczególnie mi się mega podobają. Jak ćwiczyłam na takiej fajnej maszynie, nie wiem jak ona się nazywa, weszłam sobie na jednego live'a, który nadal trwa, więc zaraz do niego wrócę i kupiłam sobie dwie nowe bluzeczki, po 10 funtów każda, z króliczkiem bani jedna, a druga z takim innym króliczkiem, z innej bajki, z takim pięknym szalem. Także zobaczycie niedługo, bo oczywiście zrobię Wam open box, jak tylko przyjdzie. A teraz już się z Wami żegnam, bo idę na pociąg. Cześć kochane, słuchajcie, jak widzieliście, byłam na polskim obiedzie, zadałam sobie przepyszną zupę ogórkową i to był w ogóle mój błąd, bo ja nigdy nie jem zup i drugich dań naraz. Wyszłam z polskiej restauracji ciężka, także myślałam, że się nie doczłapię do domu, ale się udało. I w ogóle nie wiem, czy Wam mówiłam poprzednio, że bardzo się jakoś słabo czuję. To pierwszy raz mi się zdarzyło, że naprawdę spałam prawie 8 godzin, 7,5 chyba i sama się obudziłam przed budzikiem. A byłam taka wykończona, że jak tylko weszłam do rodziców, to wzięłam psy, poszliśmy na łóżko i po prostu jak kamień wpadła. Mama poszła mi do sklepu na ruch kupić Red Bulla na później i mówi, że dosłownie jak się położyłam 2 minuty później wróciłam i już spałam. Nie wiem, co się działo w ogóle. I teraz szybko biegnę na paznokcie. Będzie mini, także widzimy się zaraz z paznokciami. Cześć dziewczyny i chłopaki, ja już jestem po paznokciach, jestem mega zadowolona. Widziałyście, jakie miałam wcześniej i zobaczcie teraz. Tutaj macie Miki. Na Instagramie też są, a na drugiej mam mini. Dokładnie takie same, ale jest mini. No po prostu one są mega, na żywo wyglądają tak super, zresztą na Instagramie lepiej one wyglądają. Jestem taka szczęśliwa i w ogóle wow, wow, wow. Teraz jest godzina, słuchajcie, 18 chyba? Czekajcie, aż sobie sprawdzę. No nie wiem, chyba jest 18. Andren mi napisał, że już po mnie jedzie, ale są korki, także może trochę potrwać, więc zajdę jeszcze na troszkę do mamy. Tak, mam tam torbę na siłownię i co? I myślę, że zrobię sobie dzisiaj spa, bo wczoraj tego nie było, także dzisiaj sobie będę leżeć z maseczką i z książką, bo nie chcę mieć na jutro rano zakwasu, bo idę na siłownię z rana. Także co? Zobaczymy się już zaraz. Dzień dobry, to już ostatnie wejście moje w czwartek. Słuchajcie, co się okazało, jak przyjechał po mnie Andrzej, dobrze, że jak jechałam w samochodzie, mówię, a sprawdzę sobie maila, bo byłam zapisana na waiting list na klasę Aquaton Class. I po prostu ktoś zwolnił miejsce i ja byłam wpisana. Jakbym nie zobaczyła tego maila, to bym miała czerwoną kartkę za nieprzyjście. Także szybko wróciliśmy do domu, ubrałam strój i poszłam. Zajęcia są świetne. Wiecie, pod wodą jednak pracuje każda część ciała i wydaje się, że te ćwiczenia czasem są lżejsze, ale to nieprawda. W ogóle ta instruktorka, która była dzisiaj, jest świetna, bo we wtorek mieliśmy kogoś innego i ta naprawdę daje popalić, że momentami myślę, boże, już skończ kobietą. I normalnie dostaje się ciężarki i pod wodą trzeba z nimi pracować. Także jestem zadowolona, że poszłam i tylko, że minus jest taki, że już powinna mieć po kąpieli, a dopiero jest 20, dopiero, a już jest prawie 10, a ja właśnie idę na spa, więc zaraz szykuję sobie maseczkę i idę się relaksować, także do jutra, widzimy się w piątek. Cześć, jest piąteczek, piątunio mój ukochany. Ja słuchajcie, wczoraj po kąpieli jeszcze wieczorem, bo zobaczcie w ogóle jakie mam włosy, ale nie chciało mi się prostować. Siedziałam na live'ach i znowu zrobiłam małe zakupy. Och, cała ja, ale jak widzę bluzki z myszką Miki, to się nie mogę opamiętać. Szczególnie teraz, jak mam, wiecie, paznokcie. I co, miałam iść rano na siłownię. Ale wstałam gdzieś po 8 i patrzę, jest tak piękne słońce, że szkoda mi czasu, żeby iść na siłkę teraz. Także zaraz się zabieram, zjadłam sobie na śniadanie drożdżówkę z serem polską i idę na spacer. Idę na spacer naokoło tutaj naszej wioski,
Tak myślę, że na 2 godzinki. Potem wrócę, obudzę mojego Andrę, żebyśmy zrobili, co mamy zrobić dzisiaj. Muszę jechać do BM-a kupić psom przysmaki, ich ulubione. Zakupy dla Andry w Tesco. I jedziemy do Hemel Hempstead dzisiaj na 2:40. Zobaczyć Dumbo. Boże, ja się tak cieszę. W ogóle jestem tak zachwycona. Uwielbiam filmy Disneya. A Słonik Dumbo to jest w ogóle dla mnie rewelacja. I też śmieszna historia. Mówię do Andry, że ja sama pójdę do tego kina, bo ja wiem, że on nie przypada za takimi filmami. A on mi na to mówi tak, no tak, a potem będę słuchał cały tydzień, że nie chciałem z tobą pójść. Także biedny idzie ze mną. Ale powiedziałam, że nie. Ale wiadomo, jest mi przyjemnie. Także dzisiaj będzie popcorn duży. Więc raczej wątpię, żeby był obiad. Myślę, że popcorn będzie jako mój obiad dzisiaj. A wieczorem sobie może zjem jogurt naturalny z truskawkami i borówkami, bo leżą w lodówce. No i co, i tyle, więc zamiast na siłownię oczywiście pójdę, tylko po prostu pójdę wieczorem po siłowni, po kinie, bo no szkoda mi iść w 4 drzwi, jak mam ochotę na spacer i mam ochotę na spacer w takiej pogodzie z 10 stopni. Także tak zrobię i chyba jutro będzie podobny scenariusz, bo patrzyłam, jutro też ma być piękna pogoda, a jednak ja potrzebuję witaminy D, także wybieram spacer, a potem siłownię. Ale oczywiście jeszcze się widzimy, także zobaczycie, czy tak faktycznie było, czy nastąpiła jakaś zmiana planów. Także ja już się z wami żegnam póki co. Kochani, udało mi się zrobić 8 km na spacerze w godzinę 20 i przyszłam do domu, obudziłam Andrę, przybrałam się, mam okulary, kurde, już dawno nie mam okularów i zobaczcie na mój żakiecik, który po prostu zakochałam się w nim. Taki żółty żakiet. Wygłu mnie zobaczycie w holu, ale ja go wyrwałam za 1 funta na holu i zobaczcie na Facebooku, zobaczcie jak on pięknie wygląda. No przepięknie, no i mam czarne leginsy i moje czarne butki. Także o, ja jestem mega zachwycona tym żakietem właśnie na taką porę jak teraz. I jedziemy kupić prezenty na dzień mamy. Zdecydowałam, że wezmę mamie voucher do Primarka i kupimy fitness watch dla mamy Andrę. Chcemy też iść na mały spacer z lodami. A o 14:40 Dumbo. Także czekam bardzo, 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 bardzo na to i pokażę wam w ogóle nasze kino, do którego my chodzimy, bo mamy kino bliżej, ale my jeździmy specjalnie do Hemel Hempstead, bo jest tam po prostu lepsza obsługa, świeży popcorn zawsze i oczywiście też są lepsze siedzenia. Niby sieciówka ta sama, Cineworld, a jednak od miasta się one bardzo różnią, zależy gdzie się pójdzie. Także co, zapraszam was na kolejny dzień ze mną. Słuchajcie, my już po Dumbo. Oczywiście film był mega, był taki słodki. Popłakałam się 2 razy. Mój Andrzej się oczywiście ze mnie śmiał. Masakra, ale powiem wam, naprawdę, naprawdę przyjemny, fajny film. I na pewno muszę sobie coś kupić z Dumbo, będę teraz polować na jakąś koszulkę, bo był taki słodki, że masakra. Fajnie, bo jest dopiero godzina za 15:05. Także idziemy chyba na spacer, bo jeszcze jest jasno i ciepło. I na loda. I co? I siłownia później. Także widzimy się niedługo. Okej. Jak już wam nieraz wspominałam, ja często gram w zdrapki. Tylko, że nigdy tego nie nakręcałam, chyba że raz. Także mam zdrapeczki, 2 zestawy. Za 2 funty. Za 2 funty. Za 3 funty
i 3 drapeczki po funcie, to jest 10 funtów i Andrzej ma dokładnie taki sam lot, też za 10 funtów, czyli 20 funtów, to jest taki nasz standard. Nie mam jak przykręcić tej kamery, słuchajcie, żeby Wam pokazać, co, jak się zdrapuje, także zaraz do Was wrócę, jak już będę miała wynik. But it's just a shame that it was only £3 on each. Yeah. Would have been nice if it was at least £5 on each. Czyli co? Wydaliśmy 20 funtów i wygraliśmy 20. Tutaj daliśmy 4 symbole za 3 funty, tutaj 4 za 3 funty. Tutaj wygrane były 3 takie same sumy po 2 funty. Tutaj 2 takie symbole za dyszkę. I tutaj 3 takie same 2 funty. Czyli wydaliśmy 20 i mamy 20, czyli jest ok. Cześć, ja już ostatnie wejście dzisiaj do Was, jest piątek wieczór, godzina 22, ja dopiero wróciłam do domu, a wyszłam z niego, jak wiecie, na spacer pierwszy o 8.30, tak cały dzień praktycznie byłam poza domem. Także byłam teraz na siłowni, wróciłam i teraz stwierdziłam, że zrobię sobie mini spa w domu i zacznę, będę miała na nogi food spa, będę miała na usta, słuchajcie, maskę, będę miała pod oczy, będę miała na ręce i będę miała na buźkę. Także robię sobie takie spa i seriale i zostaję dzisiaj troszeczkę dłużej, pójdę późno spać. Także widzimy się już jutro w sobotę. Pa! Cześć, dzień dobry, witam Was w sobotę. Mamy godzinę 11 i wreszcie udało mi się wyciągnąć Andrę z domu. Troszeczkę posprzątaliśmy. Jedziemy zaraz na wysypisko wywalić rzeczy posegregowane, metal osobno, tam butelki osobno i tak dalej. Mam ubrane te kolczyki z Primarka. W ogóle zobaczcie, co mi się stało, no po prostu masakra, wyglądam tragicznie. Ale jest weekend, ja w weekend nie lubię się malować z tego względu, że chcę, żeby ta skóra sobie odpoczęła od tego makijażu, magluję się jak chodzę do pracy, a tak to w ogóle nic, ani na twarz, ani nic. Także niech sobie to, już tak powiem, oddycha, a ja sobie po prostu pomaluję się jutro, jak będę szła do pracy. Mam na sobie bluzkę, nie wiem, czy będzie widać, z Mickey Mouse, żeby pasowała do moich paznokci. Jest bardzo ciepło, ja już sprawdzę sobie na drugim telefonie, a nie widzę, chyba jest o 16 stopni widzę na dashboardzie. Jest przepiękna pogoda, także zaraz po Ciucholandzie, Boże, zaraz po wysypisku śmieci pewnie pojedziemy sobie nad jeziorko na spacer, a później siłownia. Wieczór chcę zostać w domku, po prostu już odpocząć, bo jutro jest jutro powrót do pracy, a jak siedzieliście właśnie mojego vloga, to w ogóle mnie nie było w domu przez weekend, także chociaż te parę godzin wieczorem fajnie by było pozostać w tym domu. Także zapraszam Was na spacer z nami. No, żeby we have photos again. That's not photos, it's a video. Pająk. It's not even recording. It's working slow. Okay. Pająk. I tutaj takie jezioro jest. Cześć! Zobaczcie. Ładna pogoda, tak się chodzi na obko. Cześć, łotoki! Stop it. I tu tak zobaczcie. Pająk. Żaden pająk, nie martwcie się. Tu się pająk od kamery. Jo, i sobie idziemy, spacerujemy. To już moje ostatnie wejście. Jestem po siłowni, słuchajcie. Byłam dzisiaj tylko w Burger Kingu, dużo nie jadłam, nie chcę już późno, także kupiłam sobie na siłowni kawkę. I słuchajcie, kończę książkę, zobaczcie, bardzo długo ta książka się rozkręcała i bardzo długo mi zeszło rozpoczęcie jej, ale jak już rozpoczęłam, to nie mogę właśnie się oderwać. Tak! Nie mogę się oderwać od niej, także plan jest, że zaraz właśnie jedziemy do domu, napuszczę sobie, mamy gości w ogóle, rodzice mają, także przywitamy się tylko i ja nalewam sobie gorącej kąpieli, dużo bąbelków i książka do wieczora. Bardzo gorące. Bardzo gorące. I co, jutro już do pracy, także żegnam się z Wami i widzimy się w następnym vlogu weekendowym, chciałam powiedzieć, weekendowym. Także papa, buziaki, papa. Pa.